Było mnie, nie było podsumowań tygodnia, a mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Co ty na taką teorię? No jak widać, w pewnych, że tak powiem, kręgach raczej chyba jednak są ludzie niezastąpieni, no bo nie było ciebie jakoś tak, to właśnie troszkę smutno, tak, że nie było żadnych podsumowań właśnie. Tak, jak trochę niezastąpiony, ale tylko trochę jest Tomek Szabłowski, który co sezon występuje w podsumowaniu któregoś z tygodni, czyli stały ekspert. Ale zapytam o Motorpol i Doib 3-3. Tak, trochę taki mecz o dwóch obliczach. Na początku nas inżynierowie, żeby mi tak nazwał pieszczotliwie, zaskoczyli dwoma szybkimi bramkami, bo w sumie właściwie dwóch błędów w obronie. Potem trochę doszliśmy do głosu, zaczęliśmy śmielej atakować. Tutaj duża zasługa Rafała Zdunka, który gdzieś tam tą grę ciągnął do przodu bardzo mocno. Zresztą strzelił dwie bramki, w tym jedną bardzo ładną, praktycznie w okienko. No i między Bogiem a prawdą jest to, że gdyby może nie ta ospała pierwsza połowa, to raczej ten mecz byłby na 3 punkty, aczkolwiek no, trzeba tutaj szanować remis, bo z 2-0 doszliśmy na 2-2, potem było 3-2, potem na 3-3 gdzieś tam dałem asystę Rafałowi, no i już później brakło czasu, żeby tą czwartą zwycięską bramkę strzelić. No ale tak jak mówię, trzeba szanować, zwłaszcza przy dzisiejszych wynikach Motorpolu, ten punkt także na pozytywnie. Przy dzisiejszych wynikach Motorpolu mówisz? Motorpol w strefie... Motorpol grał drugi mecz również na koniec tygodnia i tu już nie było tak kolorowo, bo graliśmy z ostatnim zespołem, czyli z Old Blue. Ale Old Blue Angels, które zaczyna się odbijać, bo... Już jest siódme. Właśnie, no bo generalnie z ostatniego. Grali dwa mecze w tygodniu i oba wygrali tym razem, ale też zwrócę uwagę na to między innymi, że Marcin Majak wrócił do składu. Więc no, mieli tym razem kim postraszyć, a my z kolei właśnie w piątek bez argumentów w ofensywie. Defensywnie ok, ale w ofensywie niestety nie mieliśmy czym postraszyć i dlatego też wynik do koła, jak widać, przegrany. Czy zgodzisz się ze mną, że zaskoczeniem chyba największym pozytywnym w drugiej lidze WLB jest Odranie Men na trzecim miejscu, którzy grają bez Lubańskiego, bez, który zawsze dla nich punktował, grają bez... Ostatnio kto z nimi grał? Sojka. Bez nich grają i bilans mają 9-7 bramkowy. Na pewno na plus, bo ostatnimi czasy Odranie Men jednak bardziej w tych dolnych rejonach się kręciła. Zaczęli trochę tak powiedzmy niemrawie, bo przegrali dwa pierwsze spotkania na początku sezonu i z brakiem sponsora i z Deichmannem. No a teraz z tego co widzę, 4 zwycięstwa z rzędu, tym ostatnio z MPTH-em, więc... Na pewno na fali wznoszącej. 3 mecze po 1-0 były. Ty byś brał takie wyniki w ciemno. Każde zwycięstwo byłoby w ciemno. Ale nie, do zera to tym bardziej. Tak? Oczywiście, no wiadomo, że czyste konto tym bardziej cieszy, ale no cóż, mówię, no na plus oczywiście Odranie Men jak najbardziej. Zwłaszcza właśnie te ostatnie cztery wyniki. Zobaczymy, bo to generalnie jesteśmy właściwie na półmetku sezonu. Zobaczymy jak druga część sezonu, bo tu widzę, patrząc nawet tak na to, jakich mieli rywali, to przed nimi właśnie chyba góra tabeli, czyli między innymi Kreowanie Marek, między innymi Wrocław Kosmos, więc teraz de facto Odranie Men pokaże o co gra tak de facto. Old Team jeszcze przed nimi, czyli... No kolejny, tak, kolejny mocny ligowiec, który dobrze zaczął i chyba tam przegrali. Insert na koniec sezonu, czyli wszystkie drużyny szczególne. A właśnie, Insert, dokładnie, no kolejny na plus po poprzednim sezonie. No i Motorpol został jeszcze Odranie Men nieobliczalny, jesienny. Jesienna handra, jak zwykle Motorpol dopada. To taka moja mała teoria. Motorpol gra 6. sezon. Jakbyś tak popatrzył na wyniki Motorpolu, to jest sinusoida związana z porami roku. Czyli zaczynaliśmy pierwszy sezon wiosną. Mieliśmy to takie sensacyjne 3. miejsce. Potem nie skorzystaliśmy z awansu i spadliśmy jesienią. Na kolejną wiosnę 4. miejsce, tam do podium zabrakło punktu. Znowu dzika karta, spadliśmy jesienią, na ostatniej wiosny 3. miejsce i mamy jesień, wyniki widzimy, także ja widocznie, jesienią, więc widocznie Motorpol też nie lubi grać jesienią i jest to odwzorowanie w wynikach. Wyniki w wyższej klasie rozgrywkowej, tam jest Tork, Żar Tropików, te drużyny znasz, one zamykają tabelę, niespodzianka? To znaczy, czy niespodzianka, powiem ci, widzisz, to jest trochę takie właśnie odwzorowanie tego, dlaczego my nie skorzystaliśmy z awansu, bo mieliśmy taki przywilej. Tam właśnie przede wszystkim dwa aspekty brały pod uwagę, właśnie to, że
domniemałem, że jak tam pójdziemy, to będzie jeszcze gorzej niż tutaj, chociaż nie wiem, czy to może być gorzej, aczkolwiek no właśnie widząc po wynikach drużyn, które jednak skończyły poprzedni sezon jeszcze troszeczkę wyżej nad nami, no to jeżeli nie wzmocnisz kadry, tylko, a tak pewnie w przypadku Torka, jak widzę, patrzę na politykę kadrową i Żalę Tropiku, to raczej jedni i drudzy grają stałymi ludźmi, co uważam za bardzo duży plus. No ale widać, że to jednak ta pierwsza liga to na dzisiaj jest troszeczkę za wysoki poziom, no bo oba zespoły w dolnych rejonach tabeli właściwie ją zamykają, także. Elite Boot, BNY Melon 4-4, na tym korzystają Szpilmecherzy, którzy coś tam wydarzyło, nieważne, na tym meczu. W sumie czemu? Znaczy inaczej, może to, tak. To sobie przeczytam. Sam mecz, jeżeli chodzi o, to chyba mecz tygodnia, tak? To był najbardziej zwariowany mecz, patrząc pod kątem przebiegu spotkania. Już tak jakby aspekty pozawojskowe, tak jak mówisz, zostawmy, że tak powiem, bez komentarza, nie ściągajmy. Nie ściągajmy. Tak, kurtyna milczenia. Nic już nie ściągajmy. Inaczej, no mecz zwariowany, bo z tego co kojarzę, Elite Boot miał ten mecz już na wyciągnięcie ręki, 4-0 prowadzili, i potem gdzieś tam dziwne zmiany. Z Melonem to nie raz, bo Melon już nieraz przegrywał. Potrafią się po prostu dźwignąć, tak. To zupełnie inna drużyna. Ale z 4-0 na 4-4, no mecz na pewno. Pod kątem takim sportowym, jak ktoś był z boku, patrzył, to na pewno bardzo fajny mecz. No i tyle, no emocje się po prostu później udzieliły po meczu, no zdarza się, tak. W czubie tabeli Szpilmacherzy, w czubie strzelców dalej Hauser, czyli podtrzymuje, tak, czyli nie jest, czyli już lepszy od piątka. Tak, nie jest to przypadek, dokładnie nie jest to jednorazowe wystrzelenie pistoletów. Melon też w czołówce, czyli no takie ekipy, które pewnie w pierwszej kolejności moglibyśmy patrzeć jako kandydatów do awansu, Royal Transport również bardzo wysoko. Bus Marco Polo jako okna, taki środek tabeli, trochę piorun za Odrze, ale no, czy to nie jest jeszcze jakaś tam, powiedzmy, sytuacja bez wyjścia, chociaż 5 punktów do podium, straty już na dzisiaj. Aczkolwiek tylko jedna porażka, no i debiutant AKD Bruk, złożony tutaj głównie z obywatelów Ukrainy, też myślę na plus jako debiutant w rozgrywkach, tak? Więc tak, jeżeli chodzi o jak gdyby sytuację tabeli, no Olimpia Sempolno po transferze z Wrocław Cup jeszcze nie do końca. Ogólnie wszystkie drużyny po przeniesieniu się, no jednak bez szału. Tam Ogrodomania może w tej drugiej lidze. Zaskoczymy do ligi na Kuźnika, chociaż obie ligi, przecież z Motorpolem też graliście poniedziałkowy mecz tutaj. Tak. Ja opowiem trochę o meczu, który zamykał zeszły tydzień. JCDBD grało z Nokią i w połowie tego meczu Nokia podeszła do tego spotkania, nie wiem, przestraszona? Okej. Czy ostrożnie, przede wszystkim w pierwszej połowie 0-0. Stwierdziłem, że jak Nokia tego nie wygra, no to coś jest nie tak i nie wygrała, 0-0. Właśnie się 0-0 skończyło, widziałem wynik. Kadrowo to tam był piach w JCD. Michał z ponaciąganymi pachwiną zmieniał się tylko z Radziem, z człowiekiem bez kolan, bo tam sami kontuzjowani. Ale tu widzę, że debiutant na bramce chyba, tak? Nie. Nie debiutant, broni, ale dobra, okej. Okay. Broni dobrze całkiem. Mateusz, tak. Mateusz widzę MVP. Tak. No, przy wyniku 0-0 zazwyczaj raczej któryś z bramkarzy jest MVP, a zazwyczaj drugi jest wyróżniony, no bo to wtedy jest raczej przy takich rozgrywkach mecz bramkarzy, także to tak, gdyby tak, znany temat. A czy widziałem, to znaczy jak się chłopaki zbierali, bo myśmy grali mecz przed nimi, dokładnie, myśmy grali z Leroyem. 1-1 notabene. Generalnie widziałem, że rzeczywiście tam Michał się próbował coś rozciągać jeszcze. Chyba go wszystko bolało, bo stękanie było słychać przy linii, także. Potem było słychać stękanie z kwestii wracać się do obrony i takie. No to pan trener, słuchaj, no jednak wiesz. No, w A-klasie tak. Drużynę prowadzi, tak. To... Więc się mówi skrzywienie zawodowe. To inaczej. Pozdrawiamy Michała. Przed wami był mecz, wyście grali z... Fulanito grało przed nami z 1-0. Tak, i też w pierwszej połowie koordynujący to spotkanie młody Janek powiedział, o fajnie, tutaj taka cisza, spokój. Powiedzieliśmy mu, nie chwal i się okazało, że się tak, rozkręciło. Ja to już... Przed tym meczem to rzeczywiście, jak ja już byłem, to już było gorąco. W obu zespołach gdzieś tam, mimo tego, że chłopaki się też znają, bo... No może dlatego, że się znają. Tak, pogrywali gdzieś tam między sobą razem nawet w niektórych zespołach. Tak jak Jacek Dudała pomagał przecież Fulanito, także...
generalnie, no tak jak mówisz, no dwie takie zasłużone, mocne ekipy na pierwszą ligę się spotkały, no i pewnie gdzieś tam właśnie z racji tego, że ten wynik był na styku, to zaczęło się grzać, chociaż ale z perspektywy są tylko dwie żółte kartki. Tak, wszystko w granicach, powiedzmy, rozsądku, tak, no. Nie było już tak spokojnie jak w pierwszej połowie, ale... Ale tak, mimo tego, że można się kłócić z kulturą, tak? Z jakimś tam, powiedzmy, bez pobicia się, później wyjaśnić sobie to trochę w mocniejszych słowach, ale bez przepychanek, także to na plus. Wszystko w normie. No i Fulani to 1-0, zwycięstwo, patrząc na tabelę, wydaje się, że będą się do końca sezonu liczyć, tego im oczywiście życzę, gdzieś tam z sentymentu dla ekipy Pawła, także mam nadzieję, że gdzieś tam do końca sezonu będą walczyć o to pudło. I tyle. Wzmocnili się zawodnikami z Blitza, tak. Po latach rozpadł tam jednak Kuba i Michał przede wszystkim, tak. Kwestie już prawie od samego początku grali. Tak, Blitz to chyba jedna z najbardziej, powiedzmy, patrząc na rok, od kiedy grają, to chyba jedna z najstarszych ekip była. Właśnie Kuźniki też lat grają, chyba od drugiego sezonu. Szkoda oczywiście Blitza, no miejmy nadzieję, że jeszcze się reaktywują, ale no to... Tak... No nawet jeśli nie, no to zawodnicy, wiesz, to tam było mocno już szyte w końcu. Tak jak już powiedziałeś, no nikt PESEL-u nie oszuka, tak, no u nich średnia... Ważne, że się chce im jeszcze grać. Fajnie, że Kuba właśnie znaleźli sobie z Michałem właśnie gdzieś tam alternatywę i nawet... Tak się zastanawiam, czy te nowe koszulki Fulanito nie są lekkim nawiązaniem do Blitza, bo są mocno białe, z czarnymi akcentami. Czegoś takiego nie było nigdy w... Ale jest kratka zachowana. Tak. Ja widziałem te koszulki tam w fazie projektu, bo kiedyś też się zastanawialiśmy nad podobną sublimacją do swojego zespołu, ale gdzieś tam nie zrezygnowaliśmy, ale mi się wydaje, że ładne koszulki, fajne. No i dobrze wygląda Fulanito w nich. Dobrze się prezentują, tak jak mówisz, troszeczkę podobień z Blitzem jest. Tak, biało-czarne barwy. Tak jest. No i tak wracając do tej ligi, może jeszcze, no to powiedzmy, że Soccer Punch, no to tutaj było raczej... Tam jest wiele znanych nazwisk. Raczej było do przewidzenia, że będzie to zespół, który będzie mocno aspirował do gry w Ekstralidze, więc... W minionym tygodniu 4-3 z MPK. Wszystko wygrywają wyraźnie, znaczy MPK rzeczywiście to był chyba pierwszy mecz taki w ich tej historii wrocbalowej tutaj, że się, no powiedzmy z przebiegu patrząc w wyniku, męczyli, bo pozostałe mecze wyraźnie wygrane, a z MPK rzeczywiście 4-3, czyli taki no, wynik mocno stykowy, MPK się postawiło. Mimo tego, że gdzieś tam przegrywali, już patrzę sobie z przebiegu, w sumie był taki mecz na wymianę tutaj. Tak. Taki cios za cios, no 4-3 i nawet widzę, że pomimo przegranej to Łukasz Mechrowicz został MVP. Dobra, no to idziemy do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tam odstaje OR Meble Ogrodowe, czy odstaje? No odstaje, no wynikami... No jedyny chyba zespół, jak dobrze pamiętam, jeszcze w ogóle bez punktów, prawda? Także tak, na pewno. AWL też w dole. AWL kadrówka. Widziałem mecz z prezesami, to chyba już prezesi sobie zapewnili nagrodę Fair Play, bo tam Grzesiu Pałkszt powiedział, że no nie będziemy robić popeliny i skoro AWL-ka wychodzi w pięciu, to my też wyjdziemy w pięciu ze zmianami. I tak też zagrali, no także brawo dla prezesów, bo mi się wydaje, że mało który zespół by się na to zdecydował, bo można sobie zawsze podreperować indywidualne statystyki. A tutaj... Zwrócił uwagę jeden z zawodników prezesów schodząc, żeby to odnotować, że w piątej kolejce był pierwszy mecz, w którym się nie pokłócili. Można, więc być może można. Gratulacje, tak. Tak, więcej przestrzeni, tak, to się nie kłócą, więc może prezesi właśnie powinni w takiej formule występować, albo na hali dokładnie, ale trzeba przyznać, tak jak mówię, nie kopali leżącego, mogli zrobić tu wszystko w tym meczu, a zachowali się mega przyzwoicie, więc tylko powiedzmy brawo dla nich podwójne, także za zwycięstwo przy tych warunkach. A co do AWL, to tak jak powiedziałeś, sytuacja kadrowa jest dalej nie za różowa, bo właściwie chyba tylko w jednym spotkaniu, które wygrali, mieli skład, a pozostałem tak raczej albo goła siódemka, albo nawet mniej niż siedem. Planeta Mebla wygrała z Fidaszem, co nie jest dobrą wiadomością dla Kasztaniaków. No nie jest dobrą wiadomością dla Kasztaniaków, ale to największe zaskoczenie ubiegłego tygodnia, myślę, jeżeli chodzi o spotkania. Planeta po
słabym początku, bym to nazwał, bardzo chyba słabym, bo tam w dwóch pierwszych meczach w ogóle bramek nie strzelili. Z nami właśnie gdzieś tam pierwszy punkt zdobyli w samej końcówce, nam strzelili bramkę. A teraz dwa z rzędu wygrane mecze, więc idą do góry. Idą do strefy barażowej. Jak? Ulubionej strefy barażowej, dokładnie. No a patrząc w ogóle na sytuację w tabeli, no to tak, odrodzenie dawnego Baumitu, obecnego Cerezitu. No i patrząc nawet w przebiegu tego, bo mieliśmy już okazję spotkać się z tą ekipą, no to Kuba Reimer w wybornej formie. Gdzieś tam bryluje w statystykach indywidualnych. Z nami w meczu, gdzie było 5-3, to można by było powiedzieć Reimer kontra Kasztaniaki, bo 4 bramki mi włożył. To powiedzmy takie, że można było tylko po prostu mu po meczu bić brawo. Zmiana koszulek, zmiana sponsora posłużyła im dobrze, odświeżyli też nieco tak skład i od razu są tego efekty. No ale między drugim Lirojem a 9. planetą są 3 punkty. Sam zaledwie 3 punkty, dokładnie. Tu jeszcze się wiele może zdarzyć. Bardzo dużo Liroj, bardzo duże jak gdyby na plus oczywiście początek sezonu. Oni oczywiście już się w tej ekstralidze zadomowili, gdzie wchodzili jak gdyby z tak zwaną dziką kartą i sobie poradzili. Ale rzeczywiście, no też mi się wydaje, że też chyba patrząc na ich terminarz, to te mecze z takimi, powiedzmy, potentatami dopiero przed nimi, jak dobrze pamiętam, ale sobie zerknę, żeby nie skłamać. No mieli mecz z TB i tam wyraźnie przegrali właśnie, ale z prezesami z kolei wygrali bardzo wyraźnie, ale tam chyba były problemy kadrowe wtedy, bo tam jeszcze Grzesiek miał chyba pauzę z zawieszenie aktywne. Nie wiem, za granicą był. I ktoś tam ten. Natomiast no, mają jeszcze na tapecie Fidasza, mają Cerezit. Ważnych spotkań przed wami, tak, bo teraz OR, Kasztaniaki, AWL znając życie już zdąży kadry. No na nasze nieszczęście pewnie AWL-ka wyjdzie najlepszym, co ma, aczkolwiek no, w sumie nie po to przychodzimy, żeby grać z gołą piątką, przychodzimy, żeby pograć na boisku. Zresztą jak graliśmy z, taka ciekawostka jeszcze na koniec, z Cerezitem, to jak sędzia odgwizdał, no to ich było 5-6 się przebierał, no ale oczywiście poczekaliśmy na pełną kadrę tam, czy nie to jak w stylu prezesów, tam 3-4 minuty oni się zebrali, już mieli tam plus jeden, ale to tak właśnie wyglądało. No i co, no tak jak mówisz, najważniejsze mecze w sumie przed nami, patrząc na sytuację w tabeli, oczywiście nie jest za różowo. Zaczęło się dobrze. Zaczęło się z wysokiego. Moim zdaniem jeden z ważniejszych cytatów w tym sezonie to bramkarz TB chyba cytował słowa któregoś z zawodników przedmeczowe, że mówi i co, to tylko Kasztaniaki. Tak, tak? Ja też to słyszałem. Schodziliśmy po meczu, oni sobie rozmawiali, tam parę męskich słów, bo tam dosyć też było gorąco. Też, jak gdyby to był ten mecz, kiedy wcześniej prezesi tam się grzali że tak powiem, z trzyfałką, to TB też dużo emocji było po meczu, w trakcie meczu, jakieś czerwone, żółte kartki, już tam nie wracając do tego szczegółowo, ale tak jak powiedziałeś właśnie, to nawet Nowak, bramkarz TB, tak, czyli Paweł właśnie to powiedział, panowie i co, to tylko Kasztaniaki, takie podejście, czyli dokładnie. Tak, no zaczęliśmy z wysokiego C, sezon, zwycięstwo, no teraz powiedzmy punktujemy na pół gwizdka, aczkolwiek mimo wszystko powiem tak, uważam, że patrząc nawet na przebieg każdego spotkania, żadnego spotkania nie przegraliśmy gdzieś tam bardzo wyraźnie, tak, że moglibyśmy powiedzieć po meczu, że kurczę, no odstawaliśmy poziomem, no z Cerezitem rzeczywiście tam Kuba Reimer zrobił robotę, natomiast no, uważam, że bardzo dobry mecz zagraliśmy pomimo porażki z Fidaszem. Tam było długo 0-0, Fidasz strzelił bramkę w zamieszaniu podbramkowym i potem się odsunęliśmy, dostaliśmy drugą, ale uważam, że to był jeden z naszych lepszych meczów. Remis z Planetą Mebla trochę pechowy, bo w ostatniej akcji meczu Grzesio Węglarski mnie pokonał. Tak samo z brzmieniem miasta. Tam remis nie byłby pechowy. Wydaje mi się, że dwa remisy w minionym tygodniu byłoby trochę bardziej sprawiedliwe niż... No pewnie tak, pewnie tak. Szkoda właśnie przede wszystkim tego meczu z brzmieniem miasta, bo defensywnie zagraliśmy dobrze. Też problem był taki z brzmieniem miasta akurat, że byliśmy gołą siódemką. Mi się wydaje, że to przede wszystkim jak gdyby determinowało nasz styl gry, że w tym meczu nie próbowaliśmy nawet gdzieś tam naciskać na brzmienie miasta i prowadzić tej gry. To oni właśnie mieli zmiany i oni tutaj, Konrad Chylewicz i spółka, gdzieś tam nas naciskali cały mecz, ale no dzielnie się broniliśmy. Mieliśmy też swoje sytuacje w tym meczu. Niestety nie skorzystaliśmy gdzieś tam z jakiegoś wyplucia bramkarza przed siebie. Gdzieś tam Marcin Nazar mógł to strzelić, ale się nie udało. No i cóż, no
trzeba przyjąć tą porażkę na klatę i grać dalej. Szybko uderzył i... Tak jest. Ale mówię, patrząc tak na statystyki, jakbyś zobaczył, mamy może i mało strzelonych, ale też mało straconych, więc to też pokazuje, że jednak ta defensywa jest solidna. A najważniejsze, tak jak mówisz, mecze przed nami. Fajnie by było w debiutanckim sezonie powalczyć o to utrzymanie, ale na takiej zasadzie uważam ja, żeby nie tłuc się jeszcze w barażach, aczkolwiek jak te baraże będą przed nami. Czyli nie, dodatkowy mecz pod koniec listopada to nic atrakcyjnego, tak? No nie, ale znaczy wiesz, no, jeżeli przyjdzie nam grać, no to oczywiście podejdziemy do tematu profesjonalnie, aczkolwiek no, ja bym wolał jednak, żebyśmy tutaj po prostu na tym najgorszym wypadku ósmym miejscu skończyli sezon. Aczkolwiek mówię, no jest jeszcze połowa sezonu przed nami, my akurat mamy już 6 spotkań za sobą, więc jeszcze 5 zostało. I tak jak sam zauważyłeś, najważniejsze mecze w sumie przed nami z takimi bezpośrednimi rywalami, którzy są za nami, blisko nas, no a z tych takich potentatów to został nam właściwie prezesi nam zostali. Prezesi, a nie macie z Argonem jeszcze? Znaczy Argon jest drużyną, znaczy nie to, że chłopaków nie traktuje jak potentatów, bardziej jak zaskoczenie pozytywne, bo też mają trzecie miejsce na dzień dzisiejszy, tylko tak jak zauważyłeś też, to jest różnica 2 punktów do Planety Mebla, czyli za chwilę po na przykład następnych zmaganiach ligowych mogą być na 7-8 miejscu, aczkolwiek oczywiście no, zdecydowanie lepiej niż my. Zdecydowanie lepiej niż my, więc na pewno też będzie trzeba zwracać uwagę na Argon podczas meczu bezpośredniego. Jako jedyna drużyna chyba po tym, jak wycofali się Angeli Verdi, macie koszulki Pumy. A tak, widzisz, tak, takie żółte, neonowe. Czarne zostały. Czyli tak, są 2 komplety. Słuchaj, szanujący się klub musi mieć mecz, stroje, wiesz, domowe, wyjazdowe. No te żółte, tak, taki pomysł padł, że nawiązanie do barw. No i gdzieś tam myślę, że całkiem nieźle się prezentują, także. Mieliśmy aktualizowane zdjęcie, to było robione jeszcze jak Dominik, którego serdecznie pozdrawiam. Znowu kontuzja? Niestety cały czas. Cały czas to samo? Cały czas przypadłość, także no, Dominika czeka kolejna przerwa po jak gdyby 2-3 meczach, w których bardzo dobrze wyglądał, ale no, musi jak gdyby to kolano wyleczyć tak już na maksa. No bo bardzo wielka szkoda, bo to jest dla nas mega wielka strata. No Dominika tym bardziej, wiadomo, młody chłopak, a trafiają mu się takie kontuzje, które się gdzieś tam ciągną jeszcze z sezonu B-klasowego z Widawy i niestety, no cóż zrobić. Trzeba porządnie wyleczyć. Trzeba porządnie wyleczyć, Dominikowi życzę mega... ciągnie chłopaka na boisko normalne i życzę mu, że tak powiem, wszystkiego najlepszego, powrotu do zdrowia jak najszybciej, Domin, bądź z nami, no i żeby już na następny raz po powrocie już nie było tych przypadłości. To najważniejsze. To jeszcze powiem, że przypomnę jeszcze raz, że czwartek wolny od Wrocławiu, a tak to i w piątek na 2 boiskach mecze, tu na 3 boiskach we wtorek, także emocji nie zabraknie. Zerknijmy, co będzie hitem mojej opinii. To już ci powiem. No, jeżeli chodzi o Ekstraligę, to hitem może być Gumzamet z Argonem na przykład. Na pewno ważny mecz dla obu ekip. Tak, pod kątem tego, o co grają dalej. Kiedyś bym powiedział, że Cerezit AWL-ka będzie hitem. Ale jeśli AWL-ka się zbierze, dlaczego nie? Albo jakieś... Gdzie ten VAR? No, tak, nie no, niestety, znaczy może dobrze. No, z jednego ujęcia z dołu kamery i nie z każdych meczów, no, żeby było sprawiedliwie, musiałoby być na wszystkich. No, na ostatnim meczu to też chyba zresztą pamiętasz, bo też kamerowałeś się. To? Tak, no niestety sędzia to się później nam wytłumaczył, że są takie przepisy, które są chore. Uważam, że są chore, no bo przecież ktoś to widział, że gość ma tak rękę i sam sobie... Moim zdaniem nie umie przyjąć piłki, popełnia błąd. No to... Piłka, ja to właśnie powiedziałem do pana sędziego. Ale taki jest przepis. Widziałem, że byłeś zaskoczony. Piłka nożna jest grą błędów i dla mnie w ogóle, no właśnie to jest parodia, że coś takiego. Znaczy chłopaki, nawet tam Grzesiek Andysz mówił, że no z perspektywy jakby patrząc na jak gdyby ktoś patrzył z boku, to wiadomo, karne ewidentne, ale są takie przepisy,
no musieliśmy to przyjąć. Każda ręka ofensywna jest ręką. Tak, no potem było tak, że Marcin Soberka naciskał na Grześka Andysza i on go nabił i sędzia za chwilę gwiznął rękę, to już w ogóle kolejne zarzewie było z sędzią konfliktu, nie? No czyli warto jednak znać przepisy, jak się podchodzi do grania. Warto jednak ten warto. No to dobrze, to na tym skończymy. Gościem był Tomek, już prawie gospodarzem tak ubrany. Tomek Szobłowski z Kasztaniaków i Motorpol. Dzięki wielkie.